Siemaneczko widzowie i siemaneczko słuchacze mojego podcastu. Witam was na kolejnym odcinku, to będzie chyba już siódmy pewnie odcinek tego podcastu, więc zachęcam was do zostawienia jakiejś reakcji, jakiegoś komentarza, lajka, dislajka lub nawet i subskrypcji pod tym kanałem na Technowinkach oraz oczywiście też na Spotify do zaobserwowania i do jakiejkolwiek interakcji również tam. No jeżeli ktokolwiek odsłuchuje, to też w tamtym miejscu. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dzisiaj powoli od razu do segmentu newsowego. Pamiętajmy, że ten podcast traktuje typowo o technologii. Typowo o technologii, bo to jest oczywiście podcast Technologiczny Ignorant. Zarówno na Spotify się tak nazywa, tak samo się nazywa na YouTubie, z tym, że na YouTubie jest emitowany na kanale Technowinki. I słuchajcie, mamy dzisiaj do omówienia kilka ciekawych tematów, myślę. Mamy tutaj do omówienia, powiedzmy, w takim segmencie dłuższego omówienia newsów, mamy do omówienia sytuację Snapdragona, a dokładnie jego procesorów X Elite. Procesory, które przez długi czas były promowane troszeczkę przez Qualcomma jako pogromca M3 od Apple, jako najlepszy procesor na architekturze ARM do komputerów takich PC-towych, domowych, może bardziej nie tyle domowych na razie jeszcze, ale może bardziej pod laptopy, tego typu urządzenia. I słuchajcie, faktycznie Qualcomm generalnie bardzo dużo obiecuje, jeżeli chodzi o ten procesor, to obietnice Qualcomma nieomalże się nie kończą i naprawdę te obietnice są bardzo rozbudowane. I właśnie sobie też troszeczkę o tych obietnicach porozmawiamy i o tym, jak to wszystko wygląda. Mamy też różnego rodzaju testy z różnych miejsc i tak dalej. I sobie zobaczymy, omówimy sobie całą tą historię. Qualcomm Snapdragon X Elite ma być takim procesorem ARM-owym do laptopu, tak? Ma być procesorem takim, powiedzmy to, M3 od Apple, tylko że dla świata Windowsa, dla świata Linuxa również oczywiście. Qualcomm i Snapdragony, jeżeli chodzi o procesory ARM-owe, no mają długą historię. Tutaj zupełnie nie ma co się oszukiwać. Mają naprawdę długą historię i Qualcomm i bardzo dużo produkuje takich procesorów. Oczywiście wszystkie te procesory są mobilne, natomiast troszeczkę inną charakterystyką są procesory, no powiedzmy to, takie bardziej desktopowe. Nawet jeżeli są to procesory do laptopów, to w dalszym ciągu no jest to troszeczkę inna sytuacja, troszeczkę do czegoś innego są stworzone i też mają mieć wydajność nieco w innych segmentach, tak? Chyba, nie wiem, we wrześniu ubiegłego roku usłyszeliśmy pierwsze wzmianki, taka oficjalna od Qualcomma na temat tego produktu i dopiero było mówione, że to będzie gdzieś na wiosnę właśnie tego roku, co mamy teraz, czyli 2024. Gdybyście kiedyś słuchali ten podcast w dalekiej przyszłości, żebyście wiedzieli, o którym roku też mówię, bo czasem tak się może też wydarzyć, jak najbardziej. Więc tak, w 2024 roku mają się pojawić i są coraz większe przecieki, że faktycznie niedługo pojawią się pierwsze urządzenia z tymi procesorami. Natomiast pojawiają się też właśnie benchmarki z tych urządzeń, nie? I chociażby jest jeden taki benchmark, gdzie tutaj jedna z tych niższych opcji ma osiągać w testach jednorodzeniowym w Geekbenchu, i dobrze pamiętam, tak, w Geekbenchu ma osiągać w teście jednorodzeniowym 2714 punktów, podczas gdy procesor od Apple ma uzyskiwać 3103 punkty. Więc tutaj procesor od Apple osiąga znacznie lepszy wynik, jeżeli chodzi o wydajność jednowątkową, nie? Natomiast jeżeli chodzi o wydajność wielowątkową, czyli wykorzystanie wszystkich rdzeni procesora, no tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ Apple uzyskuje 12000 punktów, a Snapdragon X Elite 14000 punktów. Jeżeli by faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o wydajność wielowątkową, faktycznie to się potwierdziło, no to naprawdę Apple ma się czego bać. Ma się czego bać. A tym bardziej, że no też producenci mogą z chęcią pójść w procesory ARM-owe dla urządzeń takich, powiedzmy to, laptopowych i tak dalej, no bo to jednak będzie oszczędność prądu przede wszystkim, a oszczędność prądu, tak pokazałem pieniążkiem, no bo prąd się kojarzy od razu z pieniążkami, nie? No ale słuchajcie, jeżeli chodzi o faktycznie wydajność, która będzie, powiedzmy to, na porównywalnym poziomie jak Apple M3, no to tu już naprawdę wygląda to dość ciekawie. Pamiętajmy, że to nie jest najmocniejszy model tego Snapdragona X Elite, tak? To jest ten model taki troszeczkę mniej wydajny, nie? I jeżeli faktycznie ta wydajność i jeżeli faktycznie, powiedzmy to, energo
oszczędność będzie na podobnym poziomie jak Apple, chociaż co do tego też mam pewne wątpliwości, bo też sporo gdzieś tam jakichś tam przecieków informacji było na temat właśnie poboru prądu przez ten procesor Snapdragona. No nie jest on aż tak dobry w porównaniu do produktów od Apple. No nie jest aż tak dobry, niestety. Ale niestety, problem jest jeszcze inny, ponieważ firma Qualcomm została oskarżona w pewnym momencie, że manipuluje wynikami benchmarków, nie? I chodzi o to tutaj, że nawet oszukuje nie tylko konsumentów takich finalnych, czyli my, nas, którzy będziemy kupowali te komputery, ale oszukuje wręcz partnerów, którzy mają kupować od nich te produkty, nie? To jest przede wszystkim najdziwniejsze, że oni nie tylko oszukują konsumenta finalnego, czyli nas, ale również oszukują tego konsumenta, właściwie odbiorcy ich chipów, którzy mają na ich chipach budować swoje komputery. Oczywiście oni się tam tłumaczą prawdopodobnie też tym, że bo tutaj sporo jest niedoskonałości, jeżeli chodzi o Windowsa, że tam, no, jest niestabilność na architekturze ARM w Windowsie i te rozbieżności wyników z tego wynikają, że to nie jest ich wina, że tutaj wszystko jest po ich stronie jak najlepszym porządku. Oni mówili zawsze prawdę, oni zawsze mówili dobrze, oni zawsze mówili tak jak jest, a to, że no wy nie potraficie tego zrobić, no to poprawcie swoje chłodzenia, poprawcie coś tam, poprawcie wentylatory i działajcie, żeby usprawnić, żeby poprawić wydajność tego procesora. Troszeczkę takie, wiecie, zrzucanie winy na drugą stronę, że wiecie, wy tego nie robicie, wy tego nie osiągacie, ale słuchajcie, ja wam mówię, to tak powinno działać, to będzie tak działało, tylko jeżeli wy się przyłożycie do tego, żeby to tak działało, nie? Wiecie, troszeczkę mi takie działanie śmieszne. Oczywiście nie wiadomo, czy to jest prawda, bo to takie generalnie plotki są na ten temat w dużej mierze. To nie jest jakkolwiek, wiecie, potwierdzone w 100% gdzieś jakieś tam przez oficjalne rozmowy czy inne tego typu rzeczy. Natomiast, wiecie, jeżeli takie plotki się pojawiają, to może nic nie ma na rzeczy, a może coś faktycznie jest na rzeczy. Tym bardziej, że dosłownie po tym newsie, który mówię teraz, że właśnie Snapdragon oszukuje nawet i odbiorców swoich chipów co do wydajności tego nowego Snapdragona X Elite, to wyciekł też benchmark z Geekbench'a 6.3, gdzie na urządzeniu od Dell'a taki sam Snapdragon X Elite uzyskuje zupełnie inne wyniki niż na sprzęcie od Samsunga. Tylko że sprzęt od Samsunga był wykonany na Geekbench'u 6.2.2, a tutaj było 6.3.0, więc też to jest ta różnica też w Geekbench'u, więc być może tu występuje jakiś problem, tak? Bo może tak być. Ponieważ różnica jest gigantyczna. Co więcej, różnica, jeżeli chodzi o tego Snapdragona X Elite, bazując na tym, co wam mówiłem tym na początku tego omawiania tego procesora, że osiąga on 2714 punktów, tak? To było na urządzeniu Microsoft Surface, czyli na tych urządzeniach od Microsoftu, tych laptopach od Microsoft produkowanych. I te 14000 punktów też było tam wykonane, a natomiast tutaj mamy na urządzenie od Samsunga, mamy wynik 2785 punktów w jednowątkowym zastosowaniu oraz 14000 punktów w zastosowaniu wielowątkowym. Czyli widzicie, te dwa, powiedzmy, testy się w miarę pokrywają i od Microsoftu, i od Samsunga. Ale generalnie coś może być na rzeczy z tym oszukiwaniem, skoro do sieci też wycieka wynik z nowszego, co prawda, Geekbench'a, ale z diametralną różnicą, ponieważ tutaj mamy 7765 punktów w teście jednorodzeniowym i tylko, słuchajcie, 4367 punktów w teście wielorodzeniowym. I oczywiście prawdopodobnie tutaj coś poszło nie tak z testem, czy z procesorem, czy może po prostu trafiła się wadliwa sztuka, czy cokolwiek innego. Ale wiecie co? To może mniej więcej też pokazywać, że może być jakiś problem na etapie produkcji tych chipów. Ciekawy jestem tej sytuacji, bo faktycznie jeżeli Qualcomm oszukuje na wynikach, no to by było bardzo, bardzo niemiło, nie? Ale niestety jest taka możliwość, że gdzieś, powiedzmy to, może nie tyle, że Qualcomm oszukuje, nie? Ale powiedzmy tak zwane selekty, one będą działały właśnie mniej więcej to, co oferuje Qualcomm, to co powiedział Qualcomm, a gdzieś te, powiedzmy, z kraja wafla krzemowego chipy już nie do końca. Chociaż, wiecie, ja też mówię tutaj o wynikach, a to, co mówiłem, że Qualcomm oszukuje, to też było mówione, że na przykład taki Samsung czy jakikolwiek inny
producent laptopów nie był w stanie osiągnąć tych wyników, które obiecywał Qualcomm, czyli powiedzmy ten Samsung, który osiąga te 2785 w teście jednorodzeniowym i prawie 14000 w teście wielorodzeniowym, to jest poniżej tego, co Qualcomm w ogóle obiecał na temat tego urządzenia, na temat tego procesora. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, jak wy to postrzegacie, całą tą sytuację, bo sporo, bardzo dużo teraz jest wycieków na temat Qualcomma, więc pewnie niedługo poznamy faktyczną wydajność, faktyczne możliwości tego procesora już w gotowych, finalnych produktach. Ale jestem bardzo ciekaw waszej opinii, co wy na ten temat sądzicie, bo powiem szczerze, wygląda cała ta sytuacja, wygląda mi dość dziwnie, nie? Wygląda mi tak, kurczę, wiecie, tak, kurde, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wygląda mi dziwnie po prostu, nie, cała ta sytuacja. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do drugiego dzisiejszego newsa, którego omówimy sobie może troszeczkę szerzej, a może nie, zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Intel wypuścił nowe sterowniki graficzne do swoich kart graficznych. Hurra! Wygrywamy wszystko, tak? Słuchajcie, tak, Intel wypuścił nowe sterowniki i mówi w nich, że naprawdę wzrost wydajności będzie sowity, nawet 48% wzrostu wydajności na nowych sterownikach w porównaniu do starych sterowników. Wow! To jest takie, wiecie, jak to jest tego mama, wow, nie? Bo faktycznie, jeżeli by takie wzrosty wydajności były, no to po prostu, wow, czacha rozwala, nie? Natomiast wiadomo, że to jest wzrost wydajności w niektórych grzach, wiecie, to takie, no zawsze takie biadolenie, pitolenie i tak dalej, nie? Mówiłem taki po prostu, żeby przebiło się do świadomości konsumenta, jak gigantyczny postęp dokonaliśmy, nie? Wiadomo. No ale słuchajcie, faktycznie wzrosty są dość sowity mimo wszystko, w większości tytułów. I mówimy tutaj głównie o wzrostach wydajności w DirectX 11, ponieważ w DX12 nie było takiej tragedii. Największe problemy właśnie były z DirectX ID 11 oraz starszymi, które no te karty graficzne nie za bardzo wspierały. Zwłaszcza te sterowniki nie za bardzo wspierały. I słuchajcie, mamy tutaj grę taką jak Astroneer, w sumie nie wiem co za gra, nigdy nie grałem. Wzrosty w 1080p na ultra ustawieniach mamy do 30%, nie? Około 30% wzrostu wydajności. W Days Gone na DirectX 11 mamy 5% wzrost wydajności, no to nie jest duży, no ale tutaj na ustawieniach też very high, to nie jest duży wzrost, ale zauważalny mimo wszystko, jakby nie patrzeć, nie? Mamy do czynienia z 25 klatkami, a 30, no to jest różnica, prawda? No właśnie, właśnie, to jest już jakaś tam różnica, więc to już na pewno zrobi tam, powiedzmy, tą różnicę, nie? Dyson Sphere Program, nawet nie wiem, co to szczerze mówiąc, też nie grałem nigdy, 15% wydajności więcej. W Fortnite 15% wydajności więcej. Alter Company 14% wydajności więcej. Mass Effect 14% wydajności więcej, nie? Mount Blade 2 8% wydajności więcej. Need for Speed Heat, tutaj pamiętam, że chyba z masło miał gigantyczne problemy właśnie na kartach od Intela. Miał gigantyczne problemy z wydajnością. O ile już pamiętam, właśnie chyba z masło robił te testy tych Inteli Arków i bardzo tam były, no bardzo słabo ta gra działała. No to mamy 36% wzrost wydajności w Full HD na ustawieniach Ultra. Okej. No to by już naprawdę zmienia dużo, tak? To już naprawdę zmienia dużo. Okej, słuchajcie, ale to też nowe sterowniki graficzne nie tylko zwiększają wydajność kart graficznych od Intela, tych właśnie arków, tych dedykowanych kart graficznych, ale zwiększają też wydajność w zintegrowanych układach graficznych, chociażby w Intel Core Ultra, czyli tych najnowszych układach graficznych od, no, zintegrowanych układach graficznych od Intela, zintegrowanych oczywiście w procesor, nie? Mamy tak, American Truck Simulator na też DX 11, mamy 10% wzrost wydajności w ustawieniach medium, ten Dyson Sphere Program mamy 17% wzrost, w Fortnite mamy 12% wzrost, w Grim Dawn mamy 11% wzrost, w Lethal Company 24% wzrost. No i właśnie pytaliście, gdzie jest te 48%, bo teraz wymieniałeś tam masę tytułów i nigdzie tego 48% wzrostu wydajności nie ma. No jest tutaj Mass Effect Legendary Edition plus 48% wzrostu wydajności w stosunku do poprzedniej wersji sterowników w 1080p na medium. Oczywiście mówimy tutaj o zintegrowanym układzie graficznym. No i Need for Speed Heat na DirectX 11 również mamy 19% wzrost wydajności w stosunku do tego, co mieliśmy w poprzednim sterowniku. I słuchajcie, no to są wzrosty naprawdę ciekawe i Intel, patrzcie, to już mija blisko 2 lata. Jesteśmy też blisko premiery nowych kart od Intela prawdopodobnie. No kurde, jeżeli faktycznie te wyniki się potwierdzą, wyniki tych kart graficznych i tych sterowników, słuchajcie, jeżeli to będzie stabilne, jeżeli to wreszcie będzie stabilne na tyle, że to się da używać w takim domowym użytku, czy nawet, wiecie, w domowym użytku to się da wszystkiego używać, bo no co, gra ci wysypie i coś się stanie, tak?
Da się to używać, tak? Ale na przykład byś chciał profesjonalnie używać, a te karty, pamiętajmy, mają encoder AV1 i tak dalej, więc tutaj też mają te pewne bonusy w porównaniu na przykład do starszej generacji kart AMD czy NVIDIA, nie? I te już mają, a są w miarę tanie te karty, nie? I mogłyby się na przykład sprzedać profesjonalistom, no ale profesjonalista, no nie, kurczę, nie zamontuj sobie sprzętu do kompa, który będzie niestabilny, bo on potrzebuje stabilności. On przede wszystkim może mieć troszeczkę wolniej, ale potrzebuje mieć stabilności, bo wyobraźcie sobie teraz, mi się w tym momencie urywa nagrywanie podcastu, nie? I jestem w dupę o, przepraszam, wyrażenie, nie? Jestem w dupie o 20 minut nagrywania, prawie, no, no niecałe, w 17 minut nagrywania, jestem po prostu w dupie, nie? I muszę nagrywać jeszcze raz. I muszę nagrywać moją reakcję, moje jakieś tam gesty i tak dalej, wszystko muszę nagrywać jeszcze raz, nie? No i byłem wkurzony, nie? Oczywiście ja nie jestem takim profesjonalistą, nie? No ale byłem wkurzony, nie? A nie oszukujmy się, te sterowniki Intela cały czas miały problem z stabilnością też. Może nie tak duże jak na początku, ale miały też problemy ze stabilnością nawet i w tym momencie, nie? Więc spoko, że pracują, fajnie, że pracują. Mam nadzieję, że ktoś to sprawdzi, przetestuje te wzrosty wydajności, wzrost stabilności. Najchętniej będę to zobaczył na polskim YouTubie, ale jeżeli nie, to będę pewnie szukał niedługo na angielskim YouTubie, żeby ktoś to zweryfikował, sprawdził, żebym sam z ciekawości mógł zobaczyć, czy może samo, kurde, może bym sam spróbował kiedyś. No dobra, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dobra, a propos właśnie tego, nie, to dzięki właśnie tym nowym sterownikom mamy wzrosty wydajności w MSI Cloud. MSI Cloud to jest konsola do gier, taka przenośna, taka kieszonsolka, dawniej zwana, bo to ciężko nazwać teraz kieszonsolką, bo to się do kieszeni w ogóle nie zmieści. No ale słuchajcie, taka konsola do gier, powiedzmy takie właśnie Steam Deck, tylko że od MSI. I generalnie do tej pory wszyscy producenci de facto takich konsol opierali się na układach AMD. Natomiast MSI poszło pod prąd i wiedział, my weźmiemy układ od Intela, nie? No i sporo było, tak powiem, kontrowersji z tego. Po prostu, no, testerzy mówią, słuchajcie, no to nie ma wydajności na tym, nie? Nie ma na tym wydajności w porównaniu do właśnie produktów na AMD, no to bardzo, bardzo słaba jest wydajność tych produktów, nie? Właśnie tego MSI Cloud w porównaniu właśnie, no, w grach wydajność w porównaniu do wydajności na produktach od AMD. No i właśnie dzięki tym nowym sterownikom, bo to tak samo też wszystko jest powiązane, te sterowniki od Intela są też powiązane również z tym. I nawet i tutaj mamy też wzrosty wydajności. W Dead Space mamy plus prawie 22% wzrostu wydajności. W F1 2023 mamy 43% wzrostu wydajności. Helldivers 2 10% wzrostu wydajności. Diablo 4 22,6%. Nice. Hogwarts Legacy 27,6%. Forza Horizon 5 18,4%. Słuchajcie, no, to już zmienia na pewno postać rzeczy. Na pewno jest o wiele lepsza wydajność w tym momencie i ta MSI Cloud zyskuje w tym momencie większe możliwości i zyskuje bardziej na sensie zakupu. Choć w dalszym ciągu podejrzewam, że i tak ta wydajność będzie, no, słabsza niż na produktach od AMD. Układy graficzne AMD naprawdę taki zintegrowany w procesor robi bardzo dobre w porównaniu do Intela. No, robi naprawdę, naprawdę fenomenalne. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy teraz do segmentu szybkich newsów, bo to już 20 minut minęło, ja się rozgadałem na temat dwóch tylko newsów. No, pasowałoby to jak najszybciej skończyć, to jest segment szybkich newsów. Polska gra Manor Lords święci swoje sukcesy na Steamie, słuchajcie. Teraz mam otwarte tutaj Steam Database i pik 24 godziny 122 209 osób grało jednocześnie. W tym momencie ja to nagrywam o godzinie 2.35 w UK, czyli 3.35 w Polsce, gra 64 tysiące osób. Natomiast pik, taki all time pik, który był ustanowiony przedwczoraj, wynosił 173 178 graczy, jednocześnie oczywiście, na Steamie. Słuchajcie, jak na grę stworzoną przez jedną osobę, ja się poddaję, naprawdę rewelacyjny wynik, nie? Jest to gra stworzona przez jedną osobę. 173 tysiące osób. Wyobraź sobie, ile osób musiało tą grę kupić. Musiało kupić koło, nie wiem, milion, półtora miliona osób, może nawet więcej. Wow, po prostu wow, szok. Gratulacje, po prostu fenomenalny wynik. Naprawdę, no, gra tworzona przez jedną osobę. Naprawdę czapki z głów, nie? Czapki z głów dla pana Grzegorza Stycznia za to, co stworzył, że stworzył grę, która
sam stworzył grę, która osiąga takie wyniki na Steamie. Słuchajcie, naprawdę to. Okej, słuchajcie, oszuści sprzedają karty graficzne RTX 4090. Nie? Znaczy się nie do końca, wiecie, bo sprzedają po prostu sam... samo PCB z, powiedzmy to, tranzystorami, z dławikami, z sekcją zasilania, ze złączami, ale bez RAMów, bez GPU i tak dalej, nie? Słuchajcie, ja się poddaję. Naprawdę to, co czasami oszuści odpierdzielają, to się po prostu w głowie nie mieści, nie? To się naprawdę, ale to naprawdę w głowie nie mieści. Wystawiają to zwyczajnie jako, kurde, nie wiem, sprzęt używany albo nieznana. Kurde... Niesamowite, nie? Niesamowite. No ale to jest po prostu chamstwo, nie? To wiecie, ogólnie oszukiwanie jakiekolwiek to jest po prostu chamstwo i ja tego nie trawię i nie znoszę, ale coś takiego, wzedrzeć układ graficzny i zedrzeć pamięci RAM, wszystko to, co właściwie jest najważniejsze w karcie graficznej, zedrzeć to i po prostu sprzedawać produkt. Nie wiem, kto na takie rzeczy wpada, po prostu naprawdę nie wiem, kto na takie rzeczy wpada. Dobrze, zainteresowanie, kolejny news oczywiście, zainteresowanie Googlami Apple Vision Pro drastycznie spadło. Słuchajcie, nawet w sumie podobno posiadaczom się znudziło. Apple w tym momencie, jak miało docelowo sprzedać chyba tam 800 tysięcy sztuk Apple Vision Pro, to teraz obniża prognozy do 400-450 tysięcy. To nie to, że obniżyli prognozę, tylko w ogóle zmniejszyli zamówienie na te urządzenia, nie? I nie wiem, ale ja się nie dziwię. Ja się dziwię, że oni mieli w ogóle, że ktoś kupi takie urządzenie. Byłem zdziwiony, bo poza testerami to tak naprawdę nie wiem, kto by to kupił, nie? Poza testerami, którzy chcą sobie zrobić content? Nie wiem. Ja... Moim zdaniem jest produkt jest kompletnie bezsensowny, nieprzemyślany, źle zrealizowane i no po prostu nie, no zwyczajnie nie, moim zdaniem. Ale to kiedyś, może więcej porozmawiam jeszcze na temat Apple i w ogóle pomysłów Apple na życie, bo też mam taki plan, żeby taki materiał zrobić na temat właśnie więcej, na temat Apple, co ja na temat tej firmy sądzę. No ale słuchajcie, tak, bardzo mocno spada w tym momencie zainteresowanie. Apple Vision Pro, ja się wcale nie dziwię, dajcie znać, co wy sądzicie, bo może wy uważacie, może znacie jakieś zastosowanie, do czego by to można było używać tego Apple Vision Pro, bo ja w sumie nie widzę takich zastosowań i myślę, że moim zdaniem produkt nie ma najmniejszego sensu akurat, nie? Dobrze, słuchajcie, twój komputer nie spełnia wymagań AI, Windows 11 będzie ciągle cię o tym powiadamiał, będzie ci ciągle o tym przypominał. Oczywiście tutaj chodzi tylko naprawdę o dość wąską grupę komputerów, które nie mają wsparcia dla instrukcji SSD E4.2. Natomiast większość nowoczesnych procesorów takie wsparcie posiada, więc nie mamy się co martwić. No ale oczywiście jest taka możliwość, że będziemy mieli procesor, który nie spełnia tych instrukcji. No i jeżeli mamy zainstalowanego Windowsa 11 i będziemy mieli najnowszą aktualizację, czyli prawdopodobnie tą na jesień, co będzie w tym roku, taka ta większa aktualizacja, czyli to 24H2, no to będzie nam Windows cały czas wspominał o tym, że nie spełniamy wymagań dotyczących sztucznej inteligencji od Microsoftu, które nam Microsoft oferuje. Słuchajcie, irytujące, nie? Okej, dobra, powiadomcie mnie raz o tym i dajcie mi święty spokój, nie? Nie chcę tych funkcji na przykład używać, nie będę miał teraz procesora, nie? Nie będę teraz zmieniał sprzętu, po co mi to? Dajcie mi raz znać, przypomnijcie mi, nie wiem, za pół roku o tym, ale nie co chwila, nie? Gdzieś tam dałeś znać. Nawet nie przypominajcie mi o tym w ogóle, po cholerę mi to. Microsoft, ogarnij tyłek, za przeproszeniem. Po prostu nie przypominaj ludziom o tym, nie? Ja w ogóle teraz pracuję na 11, ale zastanawiam się, czy nie przejść na 10, nie? Bo mnie tak wkurza momentami 11 ostatnio, że mam ochotę przejść na 10 z powrotem, wrócić do 10. Dajcie znać wy w komentarzach, z jakiego samego korzystacie, czy korzystacie z Windowsa 10, 11, a może jeszcze starszych wersji. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, jakiego Windowsa najlepiej wspominacie, nie? Jaki produkt, znaczy produkt, no jaki system Microsoftu najlepiej wspominacie, bo jestem też bardzo ciekaw waszej opinii na ten temat. Dobra, słuchajcie, przeszliśmy szybko przez segment szybkich newsów, bo to w sumie miało być szybkie newsy, więc były szybkie. Przeszliśmy przez ten segment szybko, więc jest super. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego segmentu podcastu. Słuchajcie, a tym kolejnym segmentem będą newsy z przeszłości. Te wszystkie newsy teraz przedstawimy. Takie ważniejsze newsy, które się wydarzyły, rzeczy, które się wydarzyły w technologii i tak dalej, tylko że 10 lat temu, nie? Słuchajcie, Samsung pracuje nad 7
calowymi smartfonami. Nie? Taki news wtedy pojawił się, że Samsung pracuje nad smartfonami, które będą miały 7 cali wyświetlacz. Słuchajcie, ja mam tutaj przed sobą, o tutaj, tak, o widzicie, tak, tak, a mam S23 Ultra i on w tym momencie ma 6,8 cala wyświetlacz. Ale to minęło 10 lat. Oni już w 2014 roku pracowali nad 7-calowymi urządzeniami. Chyba finalnie do końca to nie wyszło, bo nawet chyba Note nie były aż tak duże. Więc, bo tam Note miały chyba około tam 6 chyba cali te pierwsze, czy nawet poniżej 6 cali, o ile dobrze pamiętam. To już, no jakby nie patrzeć, zacierałem się te wiadomości z przeszłości, nie, bo to, wiecie, ja się cały czas tym wszystkim interesowałem, cały czas bym zafascynowany tym wszystkim, ale to wszystko się z czasem zaciera. Miała być to seria, nie wiem, czy się miało nazywać, tak, czy po prostu była tak ochrzczona przez tam fanów marki jako Galaxy Mega Line, nie, taka linia takich dużych urządzeń od Samsunga. Finalnie chyba nie do końca zostało to zrealizowane i może całe szczęście, jak na tamte czasy, bo dołożyć do tego, do tamtych czasów, gdzie powiedzmy to ramki były, o, jak palec, z drugiej strony też jak palec, nie? Z boku też były spory, to te smartfony by były, wiecie, to byłby, o, o tyle większy smartfon, nie? Tak tutaj i tyle byłby większy ten smartfon. No, kurde, to byłaby naprawdę kobyła, jak na to, jak wiecie, jakby to w tamtych czasach wyszło 7-calowy ekran. Tu mamy 6,8. I mamy te wydłużone proporcje, a tam też były wtedy jeszcze wszystkie były 16:9, więc też byłby ten smartfon o wiele szerszy, bo jednak tutaj mamy te wydłużone proporcje mimo wszystko, nie? Kurde, byłoby to naprawdę potężne urządzenie, ale nie pamiętam, żeby coś takiego wyszło do końca, żeby wyszło jakieś takie urządzenie, które byłoby właśnie 7-calowe w tamtych czasach. Dajcie mi znać, jeżeli się mylę, bo może się mylę, oczywiście to nie jest tak, że się nie mylę, nie? Ale wydaje mi się, że nie było takiego urządzenia, nie? Smartfon miał pracować pod kontrolą Androida 4.3, Jelly Bean tak zwany, wtedy tak jeszcze te fajne nazwy były Androidów, miał mieć 1,5 GB RAM-u, 8 GB pamięci wbudowanej oraz 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego smartfonowego newsa, natomiast porozmawiamy sobie o OnePlus One, bo teraz już tych OnePlusów jest, tych wersji jest, nie wiem, OnePlus 7, coś takiego, może nawet więcej. Może OnePlus N jest teraz, nie wiem, już się pogubiłem z tymi nazewnictwami. Nigdy mnie jakaś ta marka nie fascynowała, więc nigdy się nie interesowałem smartfonami tej marki. Ale to nie chodzi o to w tym newsie, bo, no bo tutaj mamy taką standardową specyfikację, jak na tamten czas, czyli Snapdragona 801, 5,5-calowy ekran. Taka specyfikacja bardzo, bardzo standardowa, jak na tamte czasy, tak? I to dlatego nie o tym mówię o smartfonie, tylko mówię o tym smartfonie tylko dlatego, że on miał kosztować wtedy, słuchajcie, $300. 10 lat temu flagowy smartfon, bo faktycznie OnePlus One był flagowym smartfonem jak tamte czasy, oczywiście on miał być zabójcą smartfonów, on miał pokonywać te wszystkie smartfony, nawet nie smartfony, tylko flagowce, tak? Miał je pokonywać, on miał być zabójcą, jak to nazwane było, flagship killer, tak? Flagship killer, tak się nazywały te smartfony, miały być tanie, a miały mieć wydajność, miały mieć podzespoły takie jak te flagowce i on kosztował $300. Szok. W tej chwili chyba najtańsze flagowe smartfony to, powiedzmy, to około 3000 zł, może ponad. Faktycznie, tak jak mówię, no nasze zarobki w Polsce wzrosły od 2014 roku no, więcej niż dwukrotnie w porównaniu do, powiedzmy, nawet tych najtańszych flagowców w tym momencie, które ceny wzrosły dwukrotnie. Ale mimo wszystko, słuchajcie, to jest naprawdę w dalszym ciągu kosmos, nie? Różnica w cenie jest w dalszym ciągu kosmiczna. Ale to nasze zarobki w Polsce, bo za granicą jest nieco inaczej pod tym względem to wygląda. Ja to już kilka razy mówiłem, ja tutaj w Wielkiej Brytanii jestem od 2015 roku i tutaj powiedzmy te zarobki wzrosły o 50%, nie? W porównaniu do 2015 roku. Może do 2014 roku wzrosło o 60%, nie? Zarobki. Także no nie ma takiego gigantycznego skoku jak w Polsce, a tutaj mimo wszystko smartfony też wzrosły ponad dwukrotnie, jakby nie patrzeć na ceny. Okej, kolejny newsik z przeszłości. Sony wypuścił, właściwie wypuścił do sprzedaży, o, tak to powinienem powiedzieć, wypuścił do sprzedaży wodoszczelną. Słuchajcie, widać, że jest trzecia w nocy, jak nagrywam, nie? Wodoszczelną Xperia Z2, ale nie smartfona, a tableta. Tablecika, który był takim flagowym, typowym flagowym tabletem od Sony, który miał na tamten czas najmocniejsze bebechy, właśnie tego Snapdragon 801 i tak dalej, bardzo, bardzo wiele rzeczy, bardzo ciekawych i był to jeden z pierwszych, który miał jakąś tam cyfrową redukcję szumu oraz jeden z pierwszych takich tabletów, które były wodoodporne, a może
Przynajmniej tak tutaj w tym newsie wyczytałem, chyba że coś za szybko czytałem i źle czytałem. Generalnie właśnie, tak jak mówię, sam tablet miał posiadać Snapdragona 801, 3 GB pamięci RAM i aparaty 8,1 megapiksela na tyle oraz na przodzie 2,2 megapiksele. Tak wyglądały specyfikacje smartfonów sprzed 10 lat. Oczywiście możemy dołączyć do tego jeszcze 16 GB pamięci wbudowanej oraz możliwość rozbudowy o dodatkową pamięć za pomocą kart microSD. Tego już też mało kto pamięta, że taka możliwość jest. Może jeszcze nie mało kto pamięta, ale to już coraz rzadsza możliwość. Do 128 gigabajtów można było rozbudować. No i posiadał akumulator o pojemności 6000 mAh. W tym momencie niektóre smartfony potrafią się zbliżać do tej pojemności baterii, nie? Ale to były jednak 10 lat temu, jakby na to nie patrzeć. Słuchajcie, teraz taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kolejny newsik, może taki, może mniej technologiczny. Pewna osoba odwzorowała 1 do 1 w Minecrafcie, dodam, że w Minecrafcie odwzorowała 1 do 1 Danię, cały kraj. Szok. 1 do 1 odwzorowali Danię jako kraj, po prostu naprawdę szok, nie? Wow. Komuś się chciało? Respekt, naprawdę respekt. Do tego powstał filmik na YouTube, być może on w dalszym ciągu jest. Postaram się go podlinkować, jak nie zapomnę po tym wszystkim, postaram się go podlinkować, ten filmik, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ktoś odwzorował Danię 1 do 1 w skali 1 do 1 w Minecrafcie. Dobra, przechodzimy do kolejnego segmentu tego podcastu. Słuchajcie, dziś ze względu na to, że miałem dość specyficzny tydzień, będzie ten podcast nieco krótszy, będzie on bez tematu odcinka. Słuchajcie, dlaczego tak się dzieje w tym tygodniu? No i być może tak będzie przez jakiś czas, że dziś tego tematu odcinka nie będzie, ponieważ no gdzieś tam się dużo mi wydarzyło w ubiegłym tygodniu, na tak powiedzmy prywatnym gruncie, może tyle prywatnym gruncie, co bardziej na gruncie takiej pracy, faktycznej pracy, a nie zabawy, jaką jest YouTube dla mnie, może nie tyle zabawy, ale taką, no po prostu takiego fanu, który daje mi tworzenie czegokolwiek na YouTube, tworzenie materiałów, obrabianie tego wszystkiego i tak dalej, nie? No i niestety moje autko troszkę odmówiło posłuszeństwa. Mam problem w ogóle, żeby się dostać do mojego mechanika. Sad, very sad. Więc miałem pierwszy tydzień przestoju i prawdopodobnie mój mechanik będzie miał czas dopiero pod koniec maja zobaczyć do samochodu. A troszkę się tam podziało, bo gdzieś tam jakieś tam problemy z magistralą olejową się pojawiły w samochodzie i będę musiał podjąć decyzję, co w ogóle robić z tym samochodem. Także troszeczkę smuteczek się pojawił, niestety. I no co zrobię, no takie życie czasami bywa, że takie rzeczy czasami się dzieją, tak, więc no cóż. I niestety byłem na tym skupiony, a nie na tym, żeby zrobić jakiś porządny research do tematu odcinka, więc nie będę się skupiał na temacie odcinka tym razem, tylko właśnie tak popowiadam. No więc no widzieliście, że w tym tygodniu było tych materiałów trochę więcej, jakiś tam live się pojawił i tak dalej. To wszystko wygląda na to, że po prostu no w momencie, w którym ja na przykład pracuję nocami zazwyczaj, nie, no i nocami mogłem po prostu coś więcej porobić, nie, i do tego było tego wszystkiego więcej na kanale. I teraz pewnie wrócimy, mam nadzieję, że wrócę do trybu dwóch odcinków w tygodniu, czyli jednego podcastu plus jeden odcinek na jakiś temat. Mam nadzieję, że będę znaleźć czas na to, żeby obrobić te materiały, które mam do obrobienia, bo mam nagranych trochę materiałów, bo też chciałem nagrać trochę na wyprzedzanie, więc się też nie zdziwcie temu, że będzie faktycznie, że na przykład materiały nagrane będą, które, no powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tam nagrane w przeszłości są nieco, nie? Więc no, niestety trochę się pokrzyżowały mi plany, a że skoro tydzień nie pracowałem, też będę miał teraz większe koszty ze względu na to, że musiałem wynająć samochód do pracy, no to kurczę, będę musiał się więcej skupić na pracy, a mniej na przyjemnościach, jaką jest YouTube między innymi. No niestety tak to wygląda. Więc także ten podcast będzie troszkę krótszy, dzięki temu pewnie szybciej go obrobię, będę go mógł spokojnie wrzucić, nie będę się musiał martwić temu, że coś nie zrobię, że nie poszedł ten podcast i podejrzewam, że następne podcasty też będą nieco w krótszej formie, o ile się będą pojawiały. Mam nadzieję, że będą się pojawiały przynajmniej jeden materiał w tygodniu na temat jakiś tam, no ale zobaczymy. Będę się starał teraz jak najwięcej poobrabiać, dopóki jeszcze, tak powiedzmy to szczerze, mniej pracuję. Jak już wrócę do pracy, no to będę się skupiał bardziej na pracy, więc no zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Mam już chyba też obrobione jeden czy dwa materiały, więc na powiedzmy dwa tygodnie jestem w jakiś sposób zabezpieczeni. A co będzie dalej, to zobaczymy. Może troszkę będzie tych materiałów znowuż niestety mniej, a może, nie wiem, gdzieś poszukam kogoś, żeby mi obrobił materiały moje, które mam nagrane. Zobaczymy, żeby po prostu, żeby ja tym się nie musiał zajmować, nie?
Słuchajcie, no to tak tyle, jeśli chodzi u mnie. Tak jak mówię, na kanale też się sporo działo w tym tygodniu, bo się naprawdę dużo działo, bo był w poniedziałek odcinek, we wtorek był live, w środę był podcast, w piątek była recenzja RTX-a. Sporo się działo w tym tygodniu na kanale. Myślę, że tam się większość się podobało, bo tam widziałem po interakcji, po komentarzach, po łapkach w górę, po wzrostach subskrypcji, więc myślę, że fajnie, że tak wyszło. Szkoda, że niestety tak krótko, bo chciałem, żeby to właśnie utrzymać takie tempo, wyższe tempo przez dłuższy czas. No niestety, wiecie, no miałem część materiałów tak przygotowane na ten tydzień, były już zaplanowane, powiedzmy to, publikacje i kurde, nie chciałem już tego wszystkiego, znaczy nie chciałem, no nie spodziewałem się, że mi kurde aż tyle zajmie naprawienie problemu z tym autem, nie? No i kurde, tak troszkę wyszło. Dobra, słuchajcie, nie będę was wiele zamęczał dzisiaj, bo muszę to jeszcze obrobić i wypuścić, jeszcze miniaturkę zrobić tego wszystkiego, więc nie będę was wiele więcej zamęczał dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!